ARO24, czyli rumuński Land Rover, tak może go dzisiaj nazwijmy, czyli samochód terenowy pochodzący z Rumunii, produkowany od 1972 do 2006 roku. Co ważne, produkowany nie tylko w Rumunii, ale też w Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Czechach i Polsce. Często częściowo produkowany, częściowo składany. I oczywiście jest to samochód terenowy, który ma taką dwojaką opinię. Według niektórych jego zdolności terenowe, to jak potrafił sobie radzić w ciężkim terenie, czyniło z niego bardzo dobry samochód terenowy. Według innych, te pewne niekiedy występujące problemy z awaryjnością niestety czyniły z niego konstrukcję no, niewystarczająco dobrą. Kiedyś częściej spotykany obecnie samochód, który stanowi bardzo dużą ciekawostkę. I właśnie dzisiaj tak pokrótce o nim porozmawiamy, porozmawiamy o tych wszystkich wersjach, ponieważ jeśli chodzi o to, w ilu wersjach występował, to robi wrażenie. Jeśli chodzi o nadwozie, jeśli chodzi o silniki. Zacznijmy może od tego, że był to samochód terenowy, jeszcze z tych takich starych samochodów terenowych, w których rozwiązania miały być proste i miały się sprawdzać. Napęd na cztery koła, i taka dosyć prosta, toporna konstrukcja. Do tego przeróżne wymiary, przeróżne wersje nadwoziowe, tak jak mówiłem, do wyboru do koloru. I teraz może powiem i wam wyświetlę, jak to wyglądało. I po pierwsze, oczywiście, mieliśmy 3- i 5-drzwiowego suwa w wersji krótkiej, w wersji przedłużonej. Pick-upy dwu-4-drzwiowe, kabriolety dwu-4-drzwiowe. Jeśli chodzi o ilość miejsc, to 2, 3, 4, 5 osobowe, no można powiedzieć od 2 do 8 osób. Tyle się mieściło w aro. Ale warto spojrzeć na wymiary. Długość mogła wynosić od 3,95 m do 6,41 m. Szerokość od 177,5 cm do 210 cm. Wysokość od 185 cm do 290 cm. Rozstawosi od 235 cm do 420 cm. Masa od 1650 kg po ponad dwie tony. Ładowność od 600 kilkudziesięciu kg poprzez 800, poprzez tonę. No a zdarzało się, że na te Aro ładowano ile widziano. Więc do wyboru do koloru. To był pojazd. Który mógłby obdzielić swoimi wersjami dosłownie całą markę i to, nie ca, i to nie taką małą. Co bardzo ważne, ten pojazd nie był poddawany przez te wiele lat produkcji większym zmianom. Ale może teraz przejdźmy do silników, do tych silników, których liczba, zastosowana liczba silników też robi wrażenie, i tutaj też może Wam to wyświetlę. I oczywiście zacznijmy od silników wysokoprężnych, i tak jak mówiłem, te samochody były montowane również w Polsce. Co przełożyło się na to, że montowano tam też silniki Andori. Oczywiście czterocylindrowy diesel o pojemności 2,4 litra i mocy 70, 90 i 102 koni mechanicznych. Do tego montowano silniki Toyoty. Też 2,4, 86-konne. Silniki Peugeota, one były bardzo popularne, czyli 2,5-litrowe silniki o mocy 75 koni i 95 koni, do tego jednostki rumuńskie albo silniki Aro 2,7 litra pojemności, 71 albo 87 koni, albo silnik pochodzący od no można powiedzieć bardziej traktora, 3,1 litra pojemności 68 koni. No i warto wspomnieć, że jeszcze V Motori był tam montowany 2,5-litrowy silnik o mocy 101 koni mechanicznych. Silnik silnik ciekawy, może tak to nazwijmy, żebyśmy tutaj za dużo nie powiedzieli i oczywiście te silniki wysokoprężne były popularne ze względu na to, że to jednak pojazd użytkowy, a w przypadku przewiezienia większej liczby towaru czy też osób w trudnych warunkach to bardzo często te silniki wysokoprężne lepiej się sprawdzały, no i spalały troszkę mniej. Chociaż nie zawsze niektóre z tych silników potrafiły żłopać, ile widziały, ale jednak to jest nieporównywalnie mniej niż silniki benzynowe. A jeśli mowa o silnikach benzynowych, to też był pełen odjazd, ile ich było użytych. I zacznijmy od silników rodzimych, czyli silników. Aro. i tutaj mieliśmy 2,5 litrowy silnik generujący 67 koni mechanicznych oraz 3 litrowy silnik 95-konny. Ale to nie wszystko. Była jeszcze Toyota 2.4 140 koni, Renówka 2,5 litra 83 konie, Chrysler 2,5 litrowy 121 koni mechanicznych i silnik Coswortha 4 litrowy 207 konny silnik Coswortha. Nie widziałem nigdy takiego Aro. Ciekawe jakie miał osiągi, ponieważ te osiągi w przypadku Disney były takie dosyć średnie, czyli ledwie przekraczał 100 km na godzinę. Przyspieszenie było. To nie był samochód dla ludzi, którym się spieszyło. W przypadku silników benzynowych było troszkę lepiej. Tu już one na przykład mogły rozpędzić się do 140-150 km na godzinę. Ciekawe jak ten Cosworth łączył. Dużą moc, dużą pojemność z zawieszeniem, z układem kierowniczym i z jakością różną, ponieważ jeśli chodzi o jakość, to dużo zależało od silnika i od egzemplarza. Jeśli był od początku w rękach osoby, która potrafiła się nim zająć, i trafił się nam, i trafił się nam silnik o wyższym stopniu dopracowania, to te samochody się raczej sprawdzały. W innym przypadku ta awaryjność mogła być dosyć dyskusyjna, tak to delikatnie ujmijmy. I oczywiście wersji nadwoziowych, podwoziowych, silnikowych do wyboru, do koloru, w dużej części wynikało to z tego, że jednak ten samochód był produkowany w wielu miejscach. Tak jak mówiłem, u nas był montowany, w Czechach, do tego mamy Hiszpanię, Portugalię i Brazylię. Tu należy podkreślić, że stosowano różne rozwiązania i dodatkowo oczywiście różnie to wyglądało. Część to było składanie, część to była prawdziwa produkcja. Te samochody nazywały się w różny sposób, zależy od kraju, z którego pochodziły. Tylko że należy pamiętać, że na przykład w latach 70., -tych, 80. -tych, to był jednak samochód terenowy, który tak mocno nie odbiegał od innych konstrukcji, jak dzisiaj się nam to wydaje. Tu już tu jeszcze nie było tak dużych różnic. I ten samochód naprawdę był sprzedawany również do tych krajów bardziej zachodnich, gdzie były rozwiązania, które mogłyby nam się wydawać lepsze, tylko on był tani, prosty, co też było doceniania w przypadku osób, które potrzebują samochodu terenowego i takiego użytkowego. Więc one trafiały do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i do wielu innych państw. Gdzie mogłoby nam się wydawać, że się nie odnajdą? Jednak się odnajdywały ze względu na cenę, ze względu na to, że jednak my dzisiaj porównujemy takie ARO już do rozwiązań nowszych, na przykład już do pojazdów z lat 90., no i nawet do tych jeszcze nowszych pojazdów. A pamiętajmy, że wspomniany na początku Land Rover też nie jest konstrukcją, która zawsze była jakąś konstrukcją bardzo bezawaryjną. Ale o tym też kiedyś porozmawiamy. Chciałem ten materiał nakręcić po tym, gdy zobaczyłem taki pojazd, który się poruszał, co jest czymś dziwnym. Nie, że się poruszał, że tylko że go spotkałem. To są samochody, których właściwie nie widać. To jest naprawdę duża ciekawostka, kiedy spojrzy się, jedzie pojazd, którego nie umiemy, nie potrafimy umiejscowić. Co to jest? Mi też to chwilę zajęło, żebym zrozumiał, że to jest Aro. Tak, ten pojazd, który był używany nie tylko przez cywilów, ale też często może nie u nas, trafiał do wojska, ale też był na przykład używany przez policję. U nas akurat przez policję one były, tak, były używane. Więc bardzo ciekawy sprzęt, który pokazuje nam, że ten przemysł za tą wschodnią stroną kurtyny, tej zimnowojennej, też się rozwijał i też próbowano robić wszystko, żeby no, jednak. Posiadać narzędzia do różnych zadań. Leśnicy, wojskowi, myśliwi chcieli mieć takie pojazdy. Nie przedłużajmy, ponieważ o nim można by dużo mówić, ale trzeba by mieć go obok siebie i go omawiać. Może kiedyś się to uda. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.